Jeśli jest jedna lekcja, którą uczy nas kampania wyborcza, to jest to fakt, że brak zaufania w stosunku do polityków powinien być dla nas takim samym odruchem bezwarunkowym jak mruganie albo rozłączanie się po odebraniu od telemarketera. Miejmy, że wyjeżdżam do Hondurasu, gdzie nie będę mógł używać państwa telewizji. No dziękuję serdecznie, naprawdę. Gdyby jakiś polityk w trakcie kampanii wyborczej powiedział, że nie powinno się dzielić przez zero, w ciągu tygodnia ukazałyby się prawdopodobnie nowe dowody naukowe mówiące o tym, że tak naprawdę dzielenie przez zero jest nie tylko możliwe, ale też zalecane i każdy powinien robić to przynajmniej kilka razy dziennie, nie tylko ze względu na równania matematyczne, ale też po prostu dla zdrowia. Jakby tego było mało, w kampanię wyborczą włączają się nie tylko politycy, którzy chcą nami manipulować, ale także dziennikarze i oczywiście influencerzy, którzy odróżniają prawdę od fałszu tylko jeśli akurat im się tak wylosuje na kole fortuny. O, może jest szansa na wyrównanie. Stąd właśnie mam wrażenie, że ten materiał jest bardzo potrzebny. Uczestnictwo w wyborach urosło do czynności takiej wagi, że w niektórych środowiskach, jeżeli powiesz, że nie masz ochoty albo nie widzisz sensu udziału w wyborach, twoi znajomi zareagują w podobny sposób, jakbyś ogłosił im, że lubisz pić beton prosto z betoniarki albo że jutro zamiast z pesto przyrządzisz sobie makaron ze swoim psem. Prawda jest jednak taka, że uznanie wysokiej frekwencji samej w sobie jako coś dobrego jest poglądem absurdalnym i na wielu poziomach także szkodliwych. Co? Jak to? Bo niechęć do wzięcia udziału w wyborach niekoniecznie musi wynikać z faktu, że ktoś chce, żeby jego kraj upadł w przeciągu 30 dni po wyborach, albo nawet, że nie interesuje się swoim otoczeniem czy sceną polityczną. Istnieje przynajmniej kilka powodów niegłosowania, które sprawiają, że nie pójście do wyborów jest prezentowaniem postawy 7000 bardziej obywatelskiej niż robienie tego pod wpływem kolegi z klasy albo influencera, albo co dopiero namawianie do postępowania, tak, przez innych. I strasznie zastanawia mnie, jak można nie chcieć głosować, w sensie nawet jeżeli nie interesuje was polityka, to jest jak Oscary, Eurowizja, Grammy połączone w jedno i to wy jesteście w jury. No! 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 Przejdźmy więc teraz do sedna tego materiału. Okay, let's go. Bo po pierwsze, bardzo dużo apeli, żeby iść do wyborów, jest tak naprawdę apelem o to, żeby pójść i zagłosować w bardzo konkretnym kierunku. Nie pozwólmy dziadersom przejmować naszego świata i urządźmy go po swojemu. 15 października. Jeśli mówi to polityk na spotkaniu z wyborcami albo celebryta na ściance po premierze filmu w centrum dużego miasta, to z reguły będzie to przecież apel trafiający do bardzo konkretnej i w sumie wąskiej grupy z konkretnymi instrukcjami. Jestem pewien, że to wy wiecie najlepiej, co powinno się zmienić w Polsce. Na których sam fakt zagłosowania będzie w tym samym miejscu na właśnie liście priorytetów czy ważności, co sprzątanie pokoju na liście priorytetów 14-latka uzależnionego od League of Legends. I z jednej strony można powiedzieć, że nic w tym złego, bo nie ma w sumie nic złego w prowadzeniu no właśnie kampanii wyborczej jako takiej, zwłaszcza w okresie, no znowu, kampanii wyborczej. Hello. Guten Tag. Czyli w momencie, w którym wszyscy zgadzamy się, że wszyscy uczestnicy sceny politycznej zaczynają walczyć i aktywnie walczą o głosy wyborców. Partia rządząca staje na rzęsach, żeby w trakcie kampanii wyborczej państwo działało sprawnie, jak gra Wiedźmin 2, puszczona na zderzaczu hadronów w Szwajcarii, a politycy są gotowi obiecać ci, że wskrzeszą twoją prababcię ustawą, jeśli tylko oddasz na nich swój głos. Z drugiej jednak strony warto moim zdaniem takie zachowanie przynajmniej nazwać, bo za wymyślanie obietnic nikt nie przyznaje nikomu medalu, a osoby apelujące o to, żeby po prostu iść do wyborów i żeby głosować, bardzo często mówią to z pozycji moralnej wyższości, jakby właśnie byli Jezusem na pustyni, który napełnił kosze rybami. Część takiej agitacji, czy takiej, no powiedzmy, manipulacji jest nawet jeszcze gorzej ukryta, bo przybiera na przykład formę apelu o to, żeby pójść do wyborów i zagłosować na byle kogo, byleby nie na jakąś na przykład konkretną partię, czyli żeby pójść zagłosować i wybrać sobie kogo chcemy, tylko byleby odsunąć rząd od władzy. Albo żeby głosować na kogo się chce, tylko nie na tych komunistów albo innych bachorów. Nie pozwólmy dziadersom przejmować naszego świata. I to jest równie słabe na poziomie, powiedzmy, moralnym, na takim poziomie szczerości wobec siebie, ale też ciekawe, dlatego że apel ten może niekoniecznie przyczynić się do celu, który jego nadawca chce zrealizować. Co? bo w ramach naszej ordynacji wyborczej głos na byle kogo może w konkretnych przypadkach dosłownie, matematycznie utrudnić wygraną na przykład najsilniejszej partii opozycyjnej albo partii rządzącej w jakimś strategicznym okręgu i paradoksalnie właśnie umocnić proporcje tej partii, przeciwko której ktoś nadaje taki komunikat. Rozmywając instrukcje dla wyborców poprzez ukrycie ich pod płaszczykiem takiego właśnie szerzenia świadomości obywatelskiej i demokracji, polityk czy jakiś działacz, czy ktoś, kto chce zaszkodzić konkretnej partii, może dosłownie zaszkodzić sobie. I to jest zabawny fakt. Generalnie takie działanie można podsumować jako po prostu niespoko i przejść do apeli, które serio wypowiadane są przez ludzi albo instytucje, które traktują wysoką frekwencję w wyborach, czyli duży udział ogólnie społeczeństwa w wyborach, jako wartość samą w sobie. Tak szczerze w to po prostu wierzą. No więc dlaczego wpychanie ludziom uczestnictwa w wyborach i idei uczestnictwa w demokracji, jakby to były brokuły na obiedzie 9-letniego dziecka, może być działaniem po prostu szkodliwym? Zacznijmy od bardzo prostego i wydaje mi się logicznego faktu. Jeśli wywieramy na kogoś presję, żeby poszedł do wyborów, to jego obecność przy urnie nie będzie wynikiem przekonań, poglądów albo nawet sympatii, albo nie wiem, obaw, tylko właśnie tej presji. Bo o ile możemy przekonać kogoś do tego, żeby poszedł na wybory, to nie istnieje konferencja prasowa albo stories na Instagramie, które skutecznie zamieni osobę niezainteresowaną polityką w aktywnego i świadomego obywatela. Albo taki post na Instagramie, który dosłownie powoła do życia kandydata, który zacznie komuś pasować. To samo w sobie jest dość oczywiste, ale z tego faktu wynika kilka bardzo ciekawych i ważnych dla tego materiału zjawisk. Bo po pierwsze, osoba zachęcona lub przymuszona przez presję społeczną do głosowania będzie kierować się sobie tylko znanymi kryteriami, które prawdopodobnie nie będą miały nic wspólnego z merytoryczną refleksją. O, może jest szansa na Jest to znowu logiczne, ale też jest to udowodnione mega poważnymi badaniami i w sumie dość zabawne. Dla przykładu istnieje spora porcja badań naukowych z dziedziny psychologii, która pokazuje, że jeśli każemy głosować wyborcom, którzy nie mają pojęcia o scenie politycznej, wielu z nich zdecyduje się poprzeć kandydata albo kandydatkę, który albo która jest najładniejszy lub no właśnie która jest najładniejsza. Zdaniem badaczy działa tutaj m.in. tzw. efekt aureoli, który sprawia, że mamy jako ludzie skłonność do automatycznego przypisywania pozytywnych lub negatywnych cech na podstawie pierwszego wrażenia, czyli w tym przypadku po prostu wyglądu. Pisał o tym m.in. Filip Zimbardo, który jest takim ekspertem od psychologii społecznej, że mógłby prowadzić terapię dla całych krajów naraz w swoim gabinecie. To dlatego właśnie produkty większości reklam prezentują modele i modelki, bo ludzki mózg przenosi idealność zgryzu osoby testującej maszynkę do golenia na samą maszynkę. Wygląd ma wiele zalet i w pewnym stopniu każdy z nas może kierować się w wyborach właśnie także takim, powiedzmy, prozaicznym czy takim podstawowym kryterium i pewnie każdy z nas robi to podświadomie. Ale jeśli weźmiemy wyborców, którzy inaczej po prostu by nie głosowali, na przykład właśnie po to, żeby nie sugerować się takimi rzeczami, które wiedzą, że nie mają absolutnie żadnego znaczenia, no to po prostu wpychamy te osoby do takiej sytuacji. To jest jak Oscary, Eurowizja, Grammy połączone w jedno i to wy jesteście w jury. What the fuck is this piece of shit? I zamieniamy ten wpływ na przykład wyglądu z obszaru błędu statystycznego na jakieś jedno z podstawowych kryterium decyzji społeczeństwa. Czy przynajmniej możemy tak sprawić. A drugi argument przeciwko windowaniu frekwencji jako celu samego w sobie to fakt, że do wyborców mających najmniejsze pojęcie o scenie politycznej w największej proporcji trafiają przekazy radykalne i skrajne, pochodzące z tych właśnie radykalnych czy najbardziej na lewo lub na prawo obozów danej sceny politycznej. Jesteśmy zgubieni. Jest to w gruncie rzeczy bardzo logiczne, bo to właśnie te skrajne ugrupowania cechują się najbardziej agresywną, rzucającą się w oczy i zapadającą w pamięć kampanią polityczną czy kampanią wyborczą, bo po prostu mogą sobie na to pozwolić, często mają niewiele do stracenia. Postulat wyrzucenia z kraju jakiejś grupy społecznej na przykład, który określilibyśmy pewnie jako skrajny, jest łatwiej zapamiętać, czy łatwiej o nim się pokłócić przy obiedzie, niż na przykład propozycję redukcji jakiegoś zobowiązania podatkowego w ramach konkretnego obszaru fiskalnej polityki państwa. Jakby tego było mało, skrajne ugrupowania z reguły mają też charyzmatycznych liderów, którzy sami w sobie zapadają w pamięć i mogą być jedyną osobą, jaką no właśnie taka osoba nieznająca kart do głosowania zdecyduje się poprzeć, bo to będzie jedyne rozpoznawalne nazwisko. Czy w ogóle osoba, no może nie nazwisko, może imię, nie wiem. I think she's got a beautiful face and I think she's a beautiful woman. W ogóle, co też jest bardzo dobrze udowodnione badaniami, często skrajne ugrupowania rosną w siłę właśnie poprzez mobilizowanie elektoratu, który inaczej nie wziąłby udziału w wyborach, bo na przykład uważał, że nie ma swojego kandydata. I nie chodzi w tym argumencie czy w tym wywodzie o to, że głosowanie na skrajności jest samo w sobie złe, bo z perspektywy tego materiału kto wybory przegrywa, kto je wygrywa, kto je remisuje, ma podobne znaczenie co plany na przyszłość kolonii mrówek dla kierownika budowy nowego odcinka drogi ekspresowej S7. Chodzi po prostu o to, że wyborcy niezdecydowani generalnie będą rozpoznawać i w konsekwencji wybierać osoby reprezentujące skrajności na scenie politycznej, bo to te obozy z reguły mają najmniej do stracenia, przez co mogą spędzić cały rok przed wyborami lecąc po bandzie, zadomawiając się w głowach potencjalnego odbiorcy, bo dosłownie z reguły nie mają prawie że nic innego do roboty. Czyli w pewnym stopniu można postawić znak równości pomiędzy kampanią polityczną skrajnych ugrupowań, a promocją idei głosowania tylko po to, żeby głosować. Wow! Bardzo fajne opracowanie tego tematu jest w książce, której tytuł na polski można przetłumaczyć jako Radykalna prawica. Wybory i partie polityczne na wyborczej giełdzie. A jak już dodamy do siebie źródła naukowe i myślenie na logikę, które staram się tu prezentować, no to wydaje się, że może nie trafiliśmy w dziesiątkę, ale jesteśmy na tropie jakiegoś problemu. Kolejny argument przeciwko traktowaniu frekwencji wyborczej w podobny sposób jak wynik w jakiejś gierce na telefon, czyli im więcej, tym lepiej, dotyczy tzw. perspektywy długoterminowej. Odpowiedzmy sobie na pytanie, co stanie się z wyborcą, którego zmusimy do tego, żeby podjął decyzję wbrew swojej woli i właśnie poszedł do wyborów, czy na wybory. Bo generalnie cały proces demokratyczny, ale w szczególności wybory, wiążą się ze sporym rozczarowaniem. Matematyka dosłownie sprawia, że może być tylko jedna większość parlamentarna. Czynnik ludzki, ale też pewna doza pragmatyzmu sprawia, że nawet w przypadku wygranej naszego kandydata niektóre albo prawdopodobnie wszystkie obietnice wyborcze mogą pozostać całkowicie niezrealizowane. Polityka to generalnie skandale, zmiany sojuszy, afery obyczajowe, afery finansowe. No jest całkiem sporo elementów, które składają się na fakt, że polityk cieszy się w naszym kraju podobnym zaufaniem społecznym, co 25-letnia Skoda Octavia, wystawiona na aukcji z zadeklarowanym przebiegiem 30 000 kilometrów i gwarancją bezwypadkowości samochodu. No tak było. Nawet świadomi wyborcy mogą i często czują się oszukani przez swoich kandydatów, którzy w oczywisty sposób wycofują się ze swoich deklaracji albo po prostu nie spełniają oczekiwań. No więc skoro osoby, które same z siebie mają poczucie, że chcą uczestniczyć w procesie demokracji i chcą swojego kandydata poprzeć, mogą w sposób tak negatywnie odebrać właśnie demokrację przez pryzmat polityków, którzy zyskali ich zaufanie, to co dopiero z osobami, które pójdą głosować wbrew swojej woli albo przynajmniej pod silnym wpływem otoczenia. W socjologii i politologii znamy dobrze mechanizm zniechęcenia do wyborów jako takich i do demokracji jako po prostu idei czy jakiegoś pomysłu. Najbardziej rozczarowani obywatele, którzy próbują udziału w demokracji za namową otoczenia, później wycofują się z niej na całe lata i jeśli wcześniej do refleksji nad kandydatami namówił ich TikTok znanego influ, to teraz potrzeba będzie zrobić takiej osobie najazd Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, żeby zmotywować kogoś takiego do jeszcze raz udziału w procesie demokratycznym. Bo jeśli ktoś na przykład waha się lub nie chce intuicyjnie brać udziału w wyborach, bo zakłada, że jego głos nie ma specjalnego znaczenia, albo ponieważ nie czuje się reprezentowany przez żadne ugrupowanie, to w przypadku rozczarowania sytuacją po wyborach wszystkie te tezy potwierdzi w swojej głowie i zainstaluje je sobie do mózgu, a potem będzie instalował to dalej i rozszerzał jak wirus w swoim otoczeniu. I w ten sposób, chociaż jest to jedynie głupi filmik na YouTubie, właśnie poznaliśmy wspólnie jeden z podstawowych mechanizmów wykluczenia społecznego całych grup obywateli. Można się nawet posunąć o krok dalej i nazwać je wykluczeniem wtórnym, to znaczy właśnie w efekcie zarażenia do demokracji. Opisali ten proces zresztą m.in. panowie Gerber i Green w eksperymencie przeprowadzonym, jakże inaczej, na terenie Stanów Zjednoczonych. No bo wyobraź sobie sytuację, w której bez względu na wyraźny sprzeciw rodzic wmusza w swoje dziecko talerz brokułów. Część dzieci posłusznie zje te brokuły i po prostu przez najbliższe pół roku zamknie się w sobie i będzie rozmawiać tylko z kolegami w internecie. internecie, ale część zmieni się na zawsze, a tydzień po tym incydencie będzie już miało tatuaż z przekreślonym brokułem na plecach. No bo teraz tak, poza takim klasycznym nie chce mi się izmem, jakie faktycznie powody mogą stać za tym, żeby ktoś nie brał udziału w głosowaniu? Po pierwsze, jest spora pula powodów, powiedzmy, praktycznych, wynikających z ograniczeń i barier stworzonych po prostu przez otoczenie. I nie chodzi o bariery komunikacyjne, takie jak na przykład problem z dotarciem do lokalu, połączony z niechęcią do udziału w procedurze korespondencyjnej, chociaż w sumie ta obawa też może być w 100% naturalna i niepotrzebnie stresująca, ale już w ogóle olejmy ten fakt, czyli to wykluczenie komunikacyjne. Na drodze do głosowania stać może na przykład obowiązek związany z jakimś zobowiązaniem względem Twoich bliskich, obowiązki zawodowe, czy na przykład bariery psychiczne, na czele z samym problemem podjęcia decyzji, tak? Decision fatigue, co do tego, na kogo zagłosować i poczuciem przytłoczenia z tym związanym. Albo na przykład możemy tutaj pomyśleć o takiej ogólnej depresji i niechęci do wychodzenia do ludzi. Wszystkie te powody są racjonalne i sprawiają, że jeśli powiemy takiej osobie po prostu idź i zagłosuj, to jest to co najmniej krzywdzące. No bo jeśli czujesz się przytłoczony albo przytłoczona rzeczywistością i masz poczucie, że życie wymyka ci się spod kontroli, po prostu idź i zagłosuj, to jest dziwny komunikat. Albo na przykład jeśli jesteś w delegacji cały dzień, żeby zamknąć budżet domowy z banknotem 200-złotowym, a nie z odsetkami na karcie, no to znowu idź i zagłosuj w Twoim przypadku jest po prostu dziwne. Druga pula osób, które właśnie nie głosują, to m.in. osoby, których zdaniem nie ma kandydata lub partii, która w znaczącym stopniu odpowiadałaby ich poglądom politycznym, a także osoby, które same po sobie są w stanie stwierdzić, że posiadają znikomą wiedzę o kandydatach, nie znają sceny politycznej i po prostu ich głos nie byłby niczym lepszy od gry w darta albo wyboru drużyny na WF-ie na pierwszej lekcji w nowej szkole. Komora mieszania jest pusta, zwolnienie blokady. Po prostu nikogo nie znają i nic nie wiedzą. Zaniechanie uczestnictwa w wyborach przez osobę z tej grupy i w sumie także z tej poprzedniej grupy to też jest jakiś głos w wyborach. Niska frekwencja może być w przypadku pierwszej grupy jasnym sygnałem na przykład do tego, że głosowanie korespondencyjne albo polityka informacyjna związana z wyborami są na poziomie żuławów wiślanych albo ekstraklasy i po prostu szkodzą idei demokracji w kraju. Ale co ważniejsze, niska frekwencja prezentuje też czy podkreśla grupę wyborców, którzy jeśli nie idą do głosowania z powodów wskazanych w drugiej grupie, czekają prawdopodobnie na ugrupowanie albo przedstawiciela, który spełni ich potrzeby, albo przynajmniej na poziomie wizerunkowym, albo takim ogólnym, narracyjnym, wpisze się w ich oczekiwania. Dla przykładu, jeśli wierzyć sondażom przedwyborczym dla wyborów w 2023 roku i wziąć frekwencję w wyborach z 2018 roku w Polsce, to okazałoby się, że partia, która po prostu zgarnęłaby głosy osób niechodzących na wybory, miałaby w kieszeni wygraną, w sensie dosłownie pierwsze miejsce w wyborach i po wejściu z koalicji z dowolnym innym ugrupowaniem miałaby tak zwaną większość parlamentarną. Czyli w uproszczeniu mogłaby zmienić polskie prawodawstwo w własną wersję pamiętnika albo planu treningowego i uchwalać co tydzień nowe obowiązkowe rozpiski ćwiczeń aerobowych i siłowych dla Polaków. Polska góra! Frekwencja jest też miarą czegoś, co w politologii określa się jako siła mandatu wyborczego, czyli im więcej osób zagłosowało w wyborach i wybrało rząd i generalnie im więcej osób głosuje w wyborach, tym większym zaufaniem teoretycznie społeczeństwo darzy rząd czy parlament jako taki, instytucje państwowe, no i w ogóle demokrację. No i właśnie niska frekwencja w tym kontekście to także ważny sygnał dla polityków i diagnoza sprawiająca, że może pojawić się ugrupowanie chcące wyjść naprzeciw oczekiwaniom wyborców, na przykład poprzez prowadzenie nowej, wyższej kultury politycznej. Dlatego, że po prostu widać, że są osoby, które tego oczekują i w Polsce to jest dosłownie większość osób, tak? Jeśli byśmy to porównali do wyników partii. Oczywiście istnieje też sporo innych powodów niskiej frekwencji wyborczej, które wcale nie są ważną diagnozą, a po prostu smutną informacją o stanie faktycznym. Najważniejszy i dalej pewnie obecny w Polsce do jakiegoś stopnia to po prostu powód braku świadomości obywatelskiej, takiego poczucia, że demokracja jako taka nie ma sensu. Trzeba zaznaczyć, że generalnie społeczeństwo głosujące w wyborach i aktywne na płaszczyźnie obywatelskiej to jest rzecz pożądana i w sumie wszyscy byśmy tego chcieli. Najwyższą frekwencję w wyborach w Europie mają kraje typu Szwecja czy Belgia, a najniższą Rumunia albo Bułgaria. Polska jest mniej więcej w środku stawki. No i gdybyśmy mieli wybrać sobie, czy przez najbliższe 10 lat chcielibyśmy zbliżyć się jako demokracja do Szwecji czy do Bułgarii, no to prawdopodobnie na dowolnej płaszczyźnie 99,999% osób wolałoby żyć w kraju zmierzającym w kierunku skandynawskim. Silny mandat zaufania rządzących i reprezentacja każdej grupy społecznej w demokratycznym parlamencie to są serio fajne rzeczy. Takie wartości, powiedziałbym, nawet same w sobie, ale także element dobrze działającego, dbającego o obywateli kraju. I istnieje bardzo dużo osób, które to rozumie. W sumie jeśli oglądasz ten film, to pewnie też to rozumiesz. Ale świadomości i aktywności obywatelskiej nie da się po prostu zadekretować, zaczarować Polskę w bycie świadomym krajem, albo zainstalować w mózgach odbiorców storiesem na Instagramie, albo wypowiedzią w jakimś wywiadzie. Zaryzykowałbym nawet takie stwierdzenie, że kampania wyborcza to najgorszy moment na to, żeby prowadzić lekcje z edukacji obywatelskiej, bo to jest właśnie moment, w którym dosłownie każda instytucja, która przez 3 albo powiedzmy 3,5 roku zajęta jest służbą państwu i obywatelom w mniej lub bardziej skuteczny sposób oczywiście, to w okresie przed wyborami zdecydowana większość polityków, instytucji publicznych czy mediów stawia na pierwszym miejscu uczestnictwo w wojnie plemiennej, na której niezależnie od wyniku merytorycznego i szansy na faktyczne zrozumienie demokratycznych zależności i mechanizmów, pierwszymi ofiarami jest no właśnie prawda, czy rozumienie demokracji jako takiej. Na koniec krótki apel. Jeśli jesteś politykiem i chcesz zachęcić swój elektorat do głosowania i upewnić się, że nie zapomni o dniu wyborów, możesz zrobić to nie udając, że właśnie wypełniasz jakiś obywatelski obowiązek. Dbanie o swój interes to jest wypełnianie tego obowiązku, więc w sumie naprawdę nie ma co się z tym kryć. Będzie to po prostu bardziej uczciwe i skuteczniejsze dla twojej sprawy. A jeśli jesteś po prostu świadomym obywatelem i chcesz miłością do demokracji zarazić innych, to polecam ci, żeby po prostu oprzeć się pokusie takiego apelu, który w najlepszym przypadku sprawi, że rządzący będą osobami lepiej wyglądającymi, a w najgorszym scenariuszu może wzmocnić radykalne ugrupowania głosami, które wcale nie powinny do nich trafić, lub też stworzyć grupę społeczną, która nie tylko nie interesuje się polityką, ale czuje się nią mega rozczarowana. Nawet bardziej niż ty, kiedy przeglądasz raport o niezadowalającej cię frekwencji wyborczej. Wielkie dzięki, że oglądasz moje rzeczy. Cześć!